Warszawskie Inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawskich Inwestycji. Na wstępie tego filmu przelecimy sobie nad węzeł cały Marsa i przelecimy do Ronda, bo tam trochę tego też się dzieje. Co prawda tam budowy nie mamy, ale warto byłoby, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak wygląda cały węzeł, bo jest on pokaźnych rozmiarów. Jak widzicie, tutaj mamy 4 wiadukty nad trasą kolejową, 4 jezdnie, dosyć dużo to jest tras. I można się nawet pogubić tutaj, jak się jeździ samochodem oczywiście. Jak widzicie, też tutaj jest dużo przejazdów w jedną, w drugą na te pasy środkowe, które są po prostu pomijają niektóre skrzyżowania. Tak samo jak na przykład rondo, które teraz właśnie widzimy. Oto i rondo, które powstało już naprawdę dawno temu. Ten cały węzeł bardzo długo się buduje i może w skrócie opowiem Wam właściwie, jak teraz wyglądają tutaj prace i co teraz się buduje na węźle Marsa, a konkretnie oczywiście rusza budowa drugiej estakady na skrzyżowaniu Marsa i Żołnierskiej. Z tym rusza bym nie przesadzał, bo prace już trwają i są w dosyć zaawansowanym etapie, ale to będziecie za chwilę widzieć na filmie i za chwilę Wam o tym opowiem. Natomiast sama inwestycja ma zakończyć się w styczniu 2023 roku. Koszt robót budowlanych to 57,12 milionów polskiego golda. Związanych jest z budową drugiej estakady na skrzyżowaniu ulicy Marsa i Żołnierskiej. No i co warto tutaj podkreślić, to jest oczywiście współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, a we wrześniu 2019 roku zakończył się drugi etap przebudowy drogi, w ramach którego na skrzyżowaniu Marsa i Żołnierskiej wybudowana została m.in. wschodnia estakada. Teraz jest robiona zachodnia? Prowadzony ruch w stronę granicy miasta. No to niech będzie. Możliwość budowy zachodniej estakady przeznaczonej dla ruchu w kierunku centrum Warszawy pojawiła się po wyłączeniu z rejestru zabytków fragmentu działki niezbędnej do realizacji inwestycji. Tam chodziło o jeden słup, którego po prostu nie dało się wstawić, bo był tam rejon zabytku, działka zabytkowa. No tutaj już są treści spory na temat tego, czy powinni to wykreślić, czy nie, czy mogli to jakoś po prostu inaczej puścić. Mniejsza z tym, no jak widzicie, to jest ten właśnie słup, o którym przed chwilą mówiłem, ten, który teraz tutaj jest po środku, także to o niego wszystko się rozchodziło, a sama trasa, tak jak tutaj widzicie, no jest dosyć długi to wiadukt. Czy usprawni to jakoś mocno ruch? Na pewno trochę, ale nie będę ukrywać. I tak tutaj większość ruchu teraz jeździ na okrągło, więc go nie widzimy, ale i tak dalej by się przydała faktycznie obwodnica od tej strony, wschodnia obwodnica, która by tutaj dużo pomogła, aby samochody nie musiały aż dotąd dojeżdżać i jechać mostem Siekierkowskim. No ale jak widzicie, tak to tutaj wygląda i dalej trasa po horyzont właściwie, można by wręcz powiedzieć, ale tutaj warto podkreślić, że są ścieżki rowerowe, więc to oczywiście na plus. Ale przy tym się teraz nic tutaj nie zmienia, bo ta trasa, jak wyglądała w tym też rejonie, cały czas będzie wyglądać. Dobrze, zerknijmy sobie jeszcze, jak to wygląda sytuacja przy takim innym trochę skrzyżowaniu, które się znajduje na dole. Tutaj całkowicie teraz się zmieniła organizacja ruchu w związku z tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tutaj budowę tego wiaduktu. No nie można tutaj wprowadzić teraz samochodów na dole bezpośrednio, chociaż te dwa, które teraz widzieliście, nie wiem czemu tam skręciły, może z budowy. No bo tam teraz trwają prace bezpośrednio przy stawianiu odpowiednich już słupów i konstrukcji stalowych wiaduktu. Więc tutaj ruch całkowicie odbywa się w teorii w dwóch kierunkach, po jednej jezdni, w praktyce no jest to, bym powiedział, trochę problematyczne, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie. Dobrze, przelećmy sobie teraz jeszcze bezpośrednio z lotu ptaka w ten sposób, abyśmy mogli w całości zobaczyć, jak wygląda tutaj budowa krok po kroku. No i ewidentnie widzimy, że tak, jest tutaj jakieś przygotowania, albo były, albo będą, raczej się będą, chociaż może już były. Ekrany akustyczne, to akurat trzeba by sprawdzić, bo są tutaj takie te dziury, więc to ewidentnie pokazuje mi, że coś tego typu tutaj musiało być. Następnie widzimy tutaj już przygotowania pod faktycznie już nasz wiadukt, który tutaj będzie startować do powietrza, aby na górze się tutaj przenieść. Też widzimy fragmenty starej jezdni. To pewnie będzie musiała być trochę przesunięta, bo widzę, że tutaj dwa pasy by się nie zmieściły. po wybudowaniu tego całego wiaduktu. Następnie mamy tutaj już faktycznie tę konstrukcję, gdzie się zaczyna wiadukt, czyli koniec tego nasypu krótkiego. I mamy pierwszy słup. Słupy się faktycznie pojawiły od ostatniego filmu, kiedy tutaj byłem, bo wtedy były dopiero fundamenty w niektórych, a teraz mamy i słupy, i w niektórych miejscach już cały wiadukt. Jeżeli chodzi o taką płytę główną, to faktycznie tutaj się dosyć ładnie pojawia. No i tutaj widzimy właśnie te słupy, kolejny, to jest ten najsławniejszy, właśnie widzimy tą działkę, która tutaj została wycięta od tego rejonu zabytkowego, żeby to jakoś można było wybudować. No i sam też główny wiadukt, który już powstał jakiś czas temu, widzimy, że na nim teraz odbywa się ruch dla samochodów w dwóch kierunkach, aby jakkolwiek móc tam na dole realizować. No na pewno to oczywiście zmniejsza przepływowość i problemy ogólnie, jeżeli chodzi o ciągi komunikacyjne i dużą przejezdność. Tutaj mamy już faktycznie konstrukcję tą stalową, o której mówiłem. Faktycznie to się tutaj zaczyna już pojawiać wszystko i łączy w jedną całość. Jeszcze o samej tej konstrukcji tam pokażę parę zdjęć na dole, bo to też jest dosyć ciekawe, bym powiedział, jak ona wygląda w środku, jak to wygląda z bliska, co za chwilę na kolejnym ujęciu zobaczymy. No i tu mamy właśnie jakieś, tu jest chyba jakiś jeden przejazd dołem. Nie, tu już mamy faktycznie konstrukcję tej płyty głównej, na której będzie wszystko rozlokowane. I jezdnia, asfalt, ekrany akustyczne, barierki i tak dalej. To wszystko tutaj właśnie widzimy ozbrojenie. A następnie jest wylewany tutaj beton, abyśmy mogli, znaczy, no, tak sądzę, że to jest coś tego typu jak beton, aby to mogło tutaj wszystko powstać. Jak widzimy, już to powstało w całości tutaj nad tym przejazdem i bardzo dobrze, żeby tam nie było jakichś większych utrudnień w najbliższym czasie. Tu jak widzimy, już jezdnia się pojawiła ponownie. Tam przejście dla pieszych aktualnie na dole są też dosyć mocno pokręcone przez to, jak tutaj trwają przy tym prace. No i tu widzimy, że jest już ta płyta, ale się kończy, bo koniec jest wiaduktu. No i tu mamy kolejny zjazd bezpośrednio, z tym, że tutaj to nie jest taki do końca zjazd, ponieważ tutaj też się zaczyna już wiadukt kolejny nad trasą kolejową tutaj, która też jest już powoli przebudowywana, o której cały czas mówię, że zrobię film, ale to jeszcze chwila i może w końcu się to pojawi. Także tak to mniej więcej wygląda. Tu już dolatujemy do faktycznie starej części, która jest mniej więcej zrobiona i skończona, jak to wcześniej było tutaj zrobione. No i oczywiście widzimy tutaj ścieżkę rowerową, żeby nie było, że zapomniałem. To oczywiście ścieżki rowerowe tutaj są. O. I proszę bardzo, tutaj jest zakończenie i tam jeszcze dalej są jakieś różne objazdy poprowadzone. Przejdźmy się teraz bezpośrednio z widoku samochodu. Jakbyśmy tutaj jechali, abyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda z tej perspektywy, czyli z pojazdu, który by tu jechał. Oczywiście jedziemy pod prąd tej estakady, no ale już pomijając to, tak to mniej więcej wygląda. Lecimy sobie, proszę bardzo, i zaczyna nam się tutaj ta właśnie płyta, o której tutaj mówiłem. Następnie będziemy mieli już jeszcze nie takie wykończone i zbrojenia, i właśnie świeżo co wylane, znaczy może świeżo to nie, no ale są też zbrojenia. Jak widzimy, tutaj prace trwają, a ja chyba byłem w weekend jakiś, więc całkiem nieźle im to szło. Znaczy nie na chyba, może niekoniecznie w weekend. Mamy jeden dźwig, który tutaj też jest na całej budowie. No i tu już mamy same te konstrukcje stalowe, na których właśnie to w całości jest stawiane. Tutaj jakbyście po tym chcieli sobie pójść, przespacerować się, to oczywiście odradzam, bo to jest pełno takich szpikulców, które byście się po prostu nadziali. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale po prostu to jest coś takiego, po czym nie chcielibyście chodzić, tak jak takie ostrza, które są tutaj wystawione, po to, żeby utrzymać cały ten też, że tutaj wiadukt. No i tutaj są jeszcze te ostatnie słupy. Też co warto podkreślić, cała tutaj ta nowa estakada jest podobnie zrobiona jak poprzednia. Tu jeszcze tylko chciałem wam pokazać, że w środku można w teorii przejść przez cały wiadukt. Jak widzimy tutaj na łączeniach, wszystko się ze sobą łączy i możemy przejść w teorii. Natomiast wracając do tego, co przed chwilą mówiłem na temat samej estakady, to jest to, iż wszystkie słupy i cała konstrukcja tego wygląda mniej więcej podobnie jak ta pierwsza, więc będzie się to dobrze łączyć. Wiem, że to jest część po prostu starego projektu, ale mimo wszystko dobrze, że zrobili to tak, aby to się łączyło w jedną całość, a nie czasami tak jakby dobudowują coś już po paru latach i wygląda to zupełnie inaczej i to nie pasuje do całej reszty i całych węzłów. To byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tutaj będziemy się pojawiać co miesiąc, co 2 miesiące co najmniej. Bo tutaj prace idą, ale to nie jest jakaś też jedna z moich głównych inwestycji. Tym bardziej, że tutaj akurat muszę dosyć długo dojeżdżać, żeby to nagrywać. Co nie zmienia faktu, że tutaj prace oczywiście idą, ale po prostu jak się patrzy na to z odstępem co najmniej 2 miesięcy, to widać jeszcze więcej. I jeszcze więcej można tutaj Wam opowiadać, bo tak jak w tym odcinku, no to naprawdę było trochę tego i trochę się faktycznie zmieniło w stosunku do tego, jak to wyglądało wcześniej. Nie mam żadnego pojęcia, jak będą wyglądać tutaj jezdnie na dole i chodniki i to wszystko, no ale jakoś tutaj sensownie to raczej poukładają, żeby nie było tak, że się będzie znowu korkować na dole, bo tego też również byśmy nie chcieli. Dobrze, dodatujemy już do samego końca tego też, że tutaj wiaduktu, więc powoli i kończymy nasze to wydanie tego filmu. Z góry mówię, nie mam żadnego pojęcia, co będzie kolejne, bo tak jak już mówiłem w jednym filmie, te filmy się pojawiają same, a ja w tym czasie jestem na mojej majówce i sobie odpoczywam, bo czasami trzeba od tego wszystkiego odpocząć. No, w czerwcu też już będę odpoczywać, bo będę już mniej więcej po sesji, więc to też będzie o wiele lepiej, że tak to powiem. No, także do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Swoją ciekawe, czy wykryliście, co to jest za utwór teraz, za jakie gry i ten poprzedni. Domyślam się, że część z Was już wie. Do zobaczenia. Cześć!